Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj porozmawiamy sobie w sumie to o trzech sprawach. Bo opowiem wam i o Lil Uzi Vercie i jego albumie Eternal Attake oraz o moich odczuciach co do niego. Opowiem wam o prawdopodobnym nowym wielkim bifie na scenie rapu pomiędzy Lil Baby'm a Offsetem. No i opowiem wam wreszcie parę nowych wiadomości o 6ix9ine, ponieważ znamy już oficjalną datę wyjścia kucyka na wolność. I tak w sumie sobie myślę, że może poruszę dzisiaj jeszcze więcej tematów, ale to już wyjdzie w praniu, więc myślę, że nie ma na co czekać. Zapraszam już was do oglądania. Czuję na wasze maniery, czuję na wasze oceny. Mamo, no proszę cię spójrz, mamo, no proszę cię spójrz. Wszystko to dzieje się już, wszystko to dzieje się już. Karty to typie tasuj, karty to typie tasuj. Szybkie pieniądze na stół, szybkie pieniądze na stół. To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą polecam wam sprawdzić. Jeśli was ona zaciekawiła, to linki do niej znajdziecie w opisie i znajdziecie je też w przypiętym komentarzu. A my zacznijmy może jeszcze z całkiem innej beczki, ponieważ wczoraj na kanale Lyrical Lemonade premierę miał teledysk do utworu Godzilla od Eminema z jego najnowszej płyty, gdzie gościnnie wystąpił oczywiście świętej pamięci Juice WRLD. No i teledysk w niecałe 24 godziny wbił calutkie 10 milionów wyświetleń, co jest ogromną liczbą, i wylądował nawet na naszej polskiej karcie na czasie. No i właśnie, czego jak czego, ale teledysku Eminema u Cola Beneta to się akurat nie spodziewałem. I chciałbym się was zapytać, jak oceniacie tą kolaborację. Oraz oczywiście chciałbym się was zapytać, jak oceniacie album Eternal Attake od Lil Uzi'ego Verta. Ponieważ w zeszły piątek, w godzinach popołudniowych, bez żadnych zapowiedzi, ten skurczybyk po prostu go wydropił. Tak jak gdyby nigdy nic. A nasze ponadroczne oczekiwania i ciągłe wodzenie za nos wreszcie się skończyło. No i jeśli mam być z wami szczery, to ja co do całego albumu mam takie mieszane uczucia. To znaczy, broń Boże, nie mówię, że jest źle, bo jest jak najbardziej dobrze, ale wiecie, jak na ten cały hype, jak na ten cały czas oczekiwania, to stwierdzam, że mogło być troszkę lepiej. I podobno tak też będzie, przynajmniej Uzi tak zapowiada. Zapowiada, że nie ujawnił on jeszcze całego potencjału tej płyty i że wypuści go dopiero w wersji deluxe, która już na dniach ma się ukazać. No i właśnie w tej wersji deluxe znaleźć się mają jeszcze lepsze kawałki, te najbardziej oczekiwane ze snippetów przez fanów Uzi'ego, na których na fitach wystąpią m.in. Young Thug, Future, Lil Baby czy Pierre Born. Więc będzie na pewno ogień. Ale niestety, ku zaskoczeniu wielu fanów, nie będzie tam ani jednej nutki z jego przyjacielem Playboyem Cartim. No właśnie, już chyba nie do końca takim przyjacielem, ponieważ przy okazji dropu tego albumu na światło dzienne wyszła dosyć duża spina pomiędzy panami. Popatrzcie tylko na ten wers, który jest dosyć klarownym dissem w stronę Playboya. No bo jest to oczywiste odniesienie do najsłynniejszej Magnolii Sir Cartiera. No i sam Uzi, ostatnio zapytany na Twitterze o to, czy mają oni bifa z Cartim, dodał tylko taką oto wymowną emotkę. W każdym razie, nie wiem czy zauważyliście, ale cały album Eternal Attake tak w ogóle podzielony jest na 3 części po 6 tracków. I podobno pierwsze 6 Uzi stworzył jako jego alter ego Baby Pluto, następne 6, czyli traki 7-12, stworzył jako jego inne alter ego Orangey, a ostatnie 6 dopiero jako sam Lil Uzi Vert. No a w sumie daje to nam 3 szóstki, 666, czyli liczbę, którą uważa się za satanistyczną. Sam Uzi potwierdził nawet tę informację. W każdym bądź razie, album wyniki, tak jak i samą okładkę, ma kosmiczne, ponieważ w pierwsze 3 dni od premiery na samej platformie Spotify utwory z tego projektu zostały odsłuchane już ponad 100 milionów razy, a sprzedaż jego egzemplarzy w pierwszym tygodniu szacuje się na liczbę 325 tysięcy. Myślicie, że jeszcze jakiś album w tym roku może pobić Eternal Attake? Ja myślę, że może to być właśnie Hollotta Red od Playboya Cartiego. Mocnym tegorocznym albumem jest też na pewno My Turn od Lil Baby'ego, które w pierwszy tydzień sprzedało się w aż 190 tysiącach egzemplarzy. No i aż 13 na 12 utworów z tego projektu znalazło się na prestiżowej liście Billboard Hot 100. No i tak w ogóle, to wokół Lil Baby'ego w tym roku póki co bardzo dużo się dzieje. No bo na przykład ostatnio na jednym z jego koncertów doszło do tragedii. Mianowicie ktoś z widowni oddał jeden strzał w stronę sceny i na całe szczęście nie trafił on w Lil Baby'ego, no ale na nieszczęście trafił on w inną osobę, którą od razu trzeba było transportować do szpitala. Ale jak już dzisiaj wiemy, udało ją się uratować. Natomiast sprawca tego zamieszania jeszcze nie został złapany. No i tak sobie myślę, że być może miało to coś wspólnego z ostatnimi spekulacjami o bifie pomiędzy Baby'm a Offsetem. No bo jeśli rzeczywiście taka spina ma miejsce, to byłby to jeden z największych i najbardziej medialnych konfliktów ostatnich lat. A skąd takie spekulacje w ogóle się pojawiają? Parę stronek ostatnio pisało, jakoby kilka dni temu ekipa Lil Baby'ego miała napaść na ekipę Offseta i ją sprać. Jednak zaznaczam, że jest to też informacja niepotwierdzona. Sam Lil Baby wypiera się tej wiadomości, a sam Offset jeszcze się do tego nie ustosunkował. Jednak z jakiegoś powodu panowie nawzajem odobserwowali się na swoich Instagramach, a Offset usunął post promujący nowy album
album Lil Baby'ego ze swojego Instagrama. A w dzisiejszych czasach wiemy, że takie rzeczy nie dzieją się bez powodu. Bez powodu 6ix9ine też nie siedzi w więzieniu. Jak już wiemy, w przeszłości uczestniczył on w zorganizowanej grupie przestępczej. Zlecił on też swoim kolegom napad na Chief Keefa. Zlecił on napad na Trippiego Redda, które na szczęście finalnie się nie powiodły. Być może z uwagi na dobre uniki Big 14, które wczoraj raper przedstawił nam na swoim koncercie. Jednak pomimo wszystkich swoich win, 6ix9ine, jak już wiemy, poprzez współpracę z federalnymi skrócił swój wyrok z 47 lat do aż 24 miesięcy, co oznaczało wstępną datę jego wyjścia na listopad 2020 roku. Jednak wspominałem wam też wtedy, że z uwagi na jego dobre sprawowanie, wyrok ten może być skrócony jeszcze bardziej. I tak się właśnie stało, ponieważ wczoraj do informacji publicznej wyciekła oficjalna data wyjścia na wolność 6ix9ina i jest to dokładnie 2 sierpień 2020 roku. Więc jak już wiemy i widzimy, te wakacje w trapowym środowisku będzie się działo naprawdę dużo. Nie mogę się w sumie już tego doczekać. A wy, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych newsów z rapowego świata i przyjemnie ogląda wam się moje materiały, to zasubskrybujcie mój kanał razem z dzwoneczkiem po więcej tego typu kontentu. Zostawcie również lajka, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!